Już! Witam bardzo serdecznie, jako to kolejny odcinek gry Prince of Persia Peski Czasu. Mamy full życia. Jak długo byłem nieprzytomny? Wystarczająco długo. A co by było, gdyby te stwory piaskowe wróciły? Chyba nie. W każdym razie nie tutaj. Gdyby wróciły, miałbyś problem. Och. Zostań tam. Spróbuję znaleźć wejście. Nie wiem, kurde, czy słuchać ich dokładnie, ponieważ mówią do siebie. Spróbuję znaleźć wejście. Mówią samym do siebie i trochę słabiej będzie słuchać, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dobra, teraz. Próbowała ukraść mój sztylet. Po tym, jak jej uratowałem życie, zostawiłaby mnie tu na śmierć. No widzisz. Szmat, taka, nie? Dobre pytanie. Cieszę się z tego powodu. Nie ma sensu tego na razie otwierać, ponieważ przyjdą koledzy. Ale nie, to chyba się nie zamknie samo z siebie. To jest charakterystyczna rzecz w Prince of Persia. Te dźwignie, takie pokrętła, tak. Dobra. Tam idą przeciwnicy. No się zalepną do nas. Okej, okay, szybko je wykończymy i zbierzemy ten piasek. Nie no. Masakra, muszę nagrać w nocy. Już o tym mówiłem parę set razy, ale powtórzę jeszcze raz. Bo czemu by nie? O, jeszcze jeden przyszedł. Jeszcze jeden. Bo was jest mało, nie? Gin, ścierwie. Dobra, chyba wszyscy. Nie? Ja tylko tu piasek. Jeszcze jedni. Tu coś mogę zrobić? Nie wiem, to jakiś moc się tak z siebie zawalił. O Jezu. O yeah. To cię boli, serio? Ty z piasku. Żartujesz sobie ze mnie. Powstał nawet zbiornik mocy, to się cieszę bardzo z tego powodu. No, ale teraz nie będziemy dostawać na razie. To sobie zamrozimy. Bo czemu nie? Dobra. I teraz zabijamy tych dwóch, żeby sobie ten piasek odrobić. Chociaż chyba o Jezu. Dostaniemy za jednego tylko połowę. No kurde! Denerwujesz mnie. No właśnie, tylko połowa niestety. A tracimy całość, jeżeli użyjemy na kimś. Ale dobra, już po wszystkim. Chowamy broń. I mamy kolejny zapis gry. Dobra. No, Fara tam jeszcze gdzieś. Hmm.
A tu będzie trochę roboty przy tym, jeżeli dobrze pamiętam. Wspinaczka do wieży. No. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Mhm. Cieszę się z tego powodu. Dobra. I co teraz? Dobra, teraz musimy iść po prostu na górę. I po tych drążkach. Teraz skaczemy. No, wszystko ładnie poszło, sprawnie bardzo. Tu jest woda, ja potrzebuję trochę. Oj, nie ten klawisz. Dobra, teraz coś tam jest, coś tam musi być. Coś tam musi być, mi się wydaje. Aj, Jezu. No cholera! Teraz właśnie nie wiem, czy po drabinie, czy ten. Czy tutaj. Weźmiemy po drabinie najpierw, zobaczymy, co jest na górze. A tu mamy iść na pewno. W takim razie zejdziemy na dół, próbujemy tam wyjść. Dobra. Czekaj, tu może coś jest? Tutaj nic nie ma. A mógłby być ten ziarno, ten piesek do zbrania. Dobra, tu będzie kolejne wydłużenie życia, więc się bardzo. Czuję się, jakbym tu już kiedyś był. Się bardzo cieszę z tego powodu. Bo będzie więcej tego życia. Ja to już kiedyś byłem. No to fajnie. Napij się tej wody i wracamy do gry. Dobra, tutaj teraz, tak? Musimy wejść po zewnątrz. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. No wiem, domyślam się. Och, ale spadać tak czy siak. Aj, aj, dobra. Jestem z tym nieostrożny. Wejdźmy tutaj, zobaczymy. No chora, kolejne. Mam z tym złe doświadczenie. Dobra. Szybko, szybko, szybko. I jesteśmy. Zwykłe kółko. Dobra. Co tutaj teraz? Co tam? Teraz chyba zejdziemy na dół. O, cześć. Próbujmy się już nie rozdzielać, dobrze? Mhm. Pięknie. Idź przez szparę, jo. Pociągnij. I otworzył nam tam, tak? A to jest jakiś czas? Nie, gdzie? Czekajcie, tylko tu wejdę. Może coś ciekawego tu będzie? Aha, czekajcie. Ona mi otworzyła przejście, ale... A nie, nie, nie. Dobra, tam nie wiem, jak się dostać, więc idziemy dalej, po prostu. Co to za miejsce? Musimy znaleźć drogę na dół, na samo dno. Dobra, zejdziemy na dół, musimy po prostu zejść na dół i... No, jest trochę roboty. Nie mogę tego zrobić! O Jezu! Zostań tam! Wespnę się! Okej. Spadł prawie. Ona ma oczywiście. Mogę go dosięgnąć. Ona ma wszystko oczywiście ułatwione, bo to kobieta. No, ja też mniej więcej, ale ona ma jeszcze łatwiej. Gorszą robotę odwalam ja. Dobra. To ja tu poczekam, dobrze? Nie, jak chcesz. Dobra, a musimy po prostu wrócić teraz. Kurde.
Dobra, chodźmy w takim razie. Wow. Dobra, wszystko ładnie, proszę, sprawnie. I wracamy do fary. Zobaczymy, co tam dalej. Jesteś cały? Słyszałam dziwne odgłosy. Brak trwałych uszkodzeń ciała. Dziękuję. No spoko, dobra, teraz tam musimy iść. Kurde, żeby to wszystko dobrze wyrobić. Tu w rogu jest następna dźwignia. Myślisz, że jej dosięgniesz? No raczej. Dobra. Hop. I co teraz? Aha, ona jeszcze nie ma zejść. Mam! No to pociągnij tą dźwignię. Teraz moja kolej. Powiedziała to po zrobieniu tego. Dobra, wele szybko. Tutaj. Tutaj. Teraz pociągnij za dźwignię. Jakie to jest zrobione? Ciekawe, jak robią to inni. Każdy zna taki parkour. O, tam potwory na dole, oczywiście. Mogę go dosięgnąć. To zrób to, Boże, nie musisz tego ciągle powtarzać. Teraz moja kolej. Mhm. Dobra, chyba ostatnia dźwignia, mam nadzieję. Tak, dokładnie. Dobra. Tego nie dosięgniemy, więc musimy zejść po prostu na dół i pokonać potwory. O, tu widzimy nowego przeciwnika z młotem. Nie wiem, czym on jest lepszy. Dobra. W takim razie go wykończymy. O, przy okazji mi nam to zwróci te pojemniki. Bo trochę straciliśmy na sporo czasu. Okej. Tego z motem trzeba wykończyć. Użyj tutaj tu. O Jezu. I potem ciśnij R, wyskać mega zamrożenie. O, fajnie. Ale tego nie wykończyłem. Aha, czekam aż wstanie, no to spoko. Ej! Zabrało mi to wszystkie piaski. A to kurde. O, dobra umiejętność musi kosztować. A ja tego nigdy nie używałem, szczerze mówiąc, tylko... Nawet jak sam przychodziłem. Teraz mam nadzieję, że będę o tym pamiętał. Już zapomniałem, co się to robi. Kurde. Dobra. Taka z nim różnica, że po prostu się broni od zwykłych ataków. Trzeba go przeskoczyć. Nic nadzwyczajnego. Dobra, to mam nadzieję, że był ostatni. No, bo nie mogę się ruszać. Dobra. Teraz tylko zajrzę jeszcze wszystkie zakamarki, żeby znaleźć może coś ciekawego. To weźmiemy, bo to trzeba wziąć, mi się wydaje. Nie bez powodu to się rusza. To można przenieść, przemieścić. Okej, musimy sobie tak po prostu ułatwić drogę. Napiję się tylko wody. Ciekawe, czy ta woda jest czysta. Bo widziałem, było. Dobra, jeszcze nie dostaliśmy nowego pojemnika na piasek. A, teraz musimy zrzucić to stąd.
Nie patrzę, nie wyciągnąłem. Dobrze. To nam po prostu zrobi tak, że będziemy mogli się tam coś tam wyżej do tego, tej platformy, tego przycisku. No. Głupie beczki. Dobra, no ale ja w tym momencie zapiszę grę. Skoro jest okazja. Kolejne wizje. Chcę zapisać i zapiszę grę. Mam już 24% gry. Tym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobra, ale ja na razie bym się z wami pożegnał. Dzięki za oglądanie tego odcinka. To była Prince of Persia Piaski Czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Przestań natychmiast. Nie wiem, o co chodzi.